Już od samego początku kinematografii film uciekał się do wszelakich trików i sztuczek mających na celu przełamanie ograniczeń rzeczywistości lub też sportretowanie wydarzeń w normalnych okolicznościach niemożliwych do uchwycenia. Dziś, 120 lat od wynalezienia filmu, techniki te uległy wyraźnemu dopracowaniu i co najważniejsze, upowszechnieniu. Nazywam się Marek Kamiński i w dzisiejszym odcinku Eureki postaram się wytłumaczyć Wam sposób działania jednej z nich. Mam tu na myśli green screen. Dość często przy produkcjach filmowych lub telewizyjnych zdarza nam się konieczność umieszczenia aktorów lub też prezentowanych w kadrze przedmiotów w otoczeniu, w którym w naturalnych warunkach trudno by nam było je sfilmować. Dobrym przykładem jest tutaj pojedynek na murach średniowiecznego zamku czy też podróż statkiem kosmicznym. Green screen stanowi w takich przypadkach nieocenione narzędzie pozwalające na wpasowanie filmowanych postaci w praktycznie dowolne tło, tworząc bardzo wiarygodną iluzję prezentowanej rzeczywistości. Zasada działania green screena jest dosyć prosta. Aktorzy bądź przedmioty filmowane są na tle zielonego ekranu, który w procesie obróbki komputerowej zostaje wycięty i zastąpiony innym, statycznym bądź ruchomym tłem. Pracujący z nagraniem montażysta dokonuje wycięcia tła poprzez zdefiniowanie koloru, który ma zostać usunięty z nagrania, jak również jego tolerancji, czyli dopuszczalnych odchyłów barwy w stronę kolorów jaśniejszych lub też ciemniejszych. Aby uzyskać najlepszą jakość wycięcia, tolerancja powinna być możliwie wąska, co pociąga za sobą konieczność równomiernego oświetlenia green screena w celu uzyskania jednolitej barwy. Na tym etapie z pewnością zastanawiacie się, dlaczego to właśnie zielony stanowi najpopularniejszy kolor tła wykorzystywanego w trakcie realizacji trików filmowych. Odpowiedź znów jest dość prosta. Kolor ten w przypadku nagrań z udziałem ludzi oraz typowych rekwizytów jest barwą pojawiającą się najrzadziej i odgrywającą najmniej istotną rolę. Dzięki temu jej usunięcie z całości obrazu nie ma negatywnych konsekwencji. Oczywiście, jak można się tego domyślić, w zależności od charakteru ujęcia dopuszczalne jest również stosowanie innych kolorów tła. W przypadku, dajmy na to, konieczności wycięcia ciemnego statku kosmicznego można z powodzeniem posłużyć się na przykład kolorem białym. Historycznie przed upowszechnieniem się green screena niezwykle popularne było również stosowanie tła w kolorze niebieskim, noszącego przewrotną nazwę blue screen. Na koniec ciekawostka dotycząca sposobu, w jakim radzono sobie z koniecznością podmiany tła akcji filmowej przed narodzeniem się technologii green screen. Fani starych filmów na pewno kojarzą efekt tzw. tylnej projekcji, czyli wyświetlania uprzednio nagranego materiału na ekran znajdujący się za aktorami. Połączenie tego triku, zdajmy na to, bujającą się atrapą samochodu przez wiele lat stanowiło doskonałą metodę na realizację scen prowadzenia auta bez konieczności wychodzenia ze studia. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że uchylenie rąbka tajemnicy związanego z naszym warsztatem było dla Was ciekawe. Jeżeli podobał Wam się odcinek, dajcie nam o tym znać w komentarzach. Widzimy się za tydzień. Cześć!